Rodzinne imprezy są fajne. Szczególnie w mojej rodzinie. Jest tak hardkorowa, że ja przez pierwsze pół roku wmawiałem mojej dziewczynie, że jestem z domu dziecka. Ale zobaczcie, że jak idziesz na imprezę rodzinną z osobą towarzyszącą, która pierwszy raz widzi twoją rodzinę, to musisz jej jakoś zakomunikować. Z kim rozmawiać, z kim nie rozmawiać, kogo unikać, kto kradnie. I to się zawsze mówi z uśmiechem na ustach. Zobaczcie, jak to zawsze fajnie z boku wygląda. Cześć wuja, no cześć, cześć. Ten z wąsem, no cześć. Wuja Rysiu, straszny kutas. Straszny, ale tak to wygląda. Ale nieważne, czy byłem na takich imprezach u swojej rodziny, czy jako osoba towarzysząca, to zauważyłem, że jest pewien kanon osobników, którzy pojawiają się na takich imprezach. Pierwszy to jest taki wuja pantofel. Zawsze jest smutny, mało się odzywa, bo żona nie pozwala. Ale jak przyjdzie sam, to jak pies zerwany ze smyczy. Jak się nachleje, wszystko rozpierdala. Byłem w łazience, naprawiłem wam spłuczkę. Przecież była dobra. Ulepszyłem ją. Zawsze zasypia tam, gdzie wypije ostatniego kieliszka. Jego pierwszy tekst po przebudzeniu. Ale mnie kurwa zważyło. Na poprawinach często do niego podejdzie kelner. Pan to chyba wczoraj coś zgubił. Ja co takiego? Godność. Jego przeciwieństwem jest wuja ochlej. W mojej rodzinie to jest taki wuja Maciej. Koleś wódkę pije szklankami, popija piwem i skurwiel ciągle jest trzeźwy. Jeszcze ci się bezczelnie w połowie imprezy zapyta, no nie mów, że już nie pijesz. Na koniec imprezy, ja was wszystkich rozwiodę spokojnie. Ale to jest jedyny człowiek, który potrafi przerwać taką niezręczną ciszę na imprezie. Wiecie, kiedy wszyscy siadają i nagle zaczynają się obczajać. Ty, Kuba trzeźwy przyszedł. Jedyny, który nie obczaja ludzi, to jest wuja Maciej. On obczaja co innego. Jaka jest wódka? I czy jej na pewno wystarczy? No nie wiem, nie wiem. I on tą niezręczną ciszę potrafi przerwać jednym prostym tekstem. To co, pierdolniemy kielicha? Jest to...